kupić. Bo już jesteśmy w grze. Mamy type hero's name. A, select skin. So Shibo. Select perk. Tak? Bonus glory for every enemy killed. Become hidden in idle. Heals nearby allies. A to gives attack to nearby allies. Aha, to ja może leczenie jednak dam. I teraz mam tak. Miecz. Dobra, i łuk. Jak ziewam, to znaczy, że gra jest nudna. Dobra. Jak nagle zacznę chrapać, to znaczy, że powinieneś już przełączyć. Czy muszę w atak wchodzić, w speed, w życie, w agility i czy w defense? Aż mi mikrofon spadł. Dobra, chyba zrobiłem. Okej, jest. Looks like you're... Aha, bo to jest tylko takie okno mamy na pełnym ekranie, aha. No i co ja mam zrobić? Bow soul, aha. Tu mogę jakieś rzeczy robić, okej. Okay. A, bo mi się myszka przesunęła, czemu tak jest? A, no dobra, wiecie co? Musimy w to zagrać, bo inaczej nie da rady. Może jakąś scenę byśmy tu dali przynajmniej na... Coś lata. Nie wiem, jak to zrobić, żeby to dobrze w miarę wyglądało? Wiem. Ustaw rozdziałkę inną. Nie, da się. Da się na pewno. Co mi się tu plans... Aha, bo to jest to dobra. Ach, kurde, no nie wiem. Może dam tak, ever down. Dobre dźwięki są w tej grze. Kurde, też nie tak. Wiesz, no, myślę, co zrobić, żeby tu jakiś ten tło, wiesz. Nie wiem, dobra, włączę Steama w tle i tyle. Weź go namów na sesję RPG. Nie ma w co grać do sesji RPG. No ogólnie w Evertownie nie działa na razie full screen. Dobra. Możemy zrobić tak, zbudować dom. Znaczy moim zdaniem działa full screen, tylko że rozdzielczość gry jest inna niż rozdzielczość tego ekranu twojego i to się buguje. Tak często w tych indie grach jest. Nie wiem, hoduję na razie. To jest moja postać chyba. Soul Shibo razy jeden, a to co to jest? Hunter. A to jest pasterz. Building. Increase population by 3. Building fence. Nie no, to ja na razie farmę będę budował. A ty mi może trochę poskautuje, nie? Train peasant. O, ja mogę trenować peasantów. Ale jest piąta po południu, zaraz przyjdą ci. Dobra. Dobra. Wiesz co? O, jest, coś idzie. Jakiś jeż. Bij jeża po kasku. A, miałem wybudować dom, bo inaczej nie będą mogli żyć oni tutaj. Ty, ale drewna nie mam, nie wiem skąd drewno brać jeszcze. Tartaku. Dobra, zbuduję dom, to nam się populacja zwiększy. Dobra, idź pole uprawiaj. Taki World of Warcraft, nie? Kiedyś ten...
dobra. A, nie ma drewna, no i właśnie to jest ten problem, nie? Muszę, aha, 5 drewna, żeby huntera zrobić, no to ciężko będzie. Dobra, to idę po to drewno, nie wiem jak to zrobić. Kurde, gra nazywa się Evertown, no niestety nie jesteście w stanie jej tu... Dobra, on idzie ścinać drewno. A my idziemy eksplorować. No dokładnie wygląda jak taki kiedyś polanie albo coś, nie? Dobra, idą ścinać drewno. Jedzenia mamy sporo. Wciśnij ten czerwony X. Jaki czerwony? Aha, bo tu w ogóle możemy upgrade'ować, zapomniałem. Aha, bo to jest za to, za te punkty. A, widzicie, to są miecze, czyli im więcej będziemy ich zabijać, tym więcej będziemy mogli sobie upgrade'y robić, tym szybciej nasza wioska będzie się rozwijać, nie? Wracaj do roboty. Ciekawe, czy są makra. Ten po prawej X, a co to jest? Nie, tu jest dzień drugi. A ten po prawej. A jesteście dowcipni. Widziałeś go nieco, oni są dowcipni? No? Jacy ludzie są dowcipni, oni mówią wciśnij ten X po prawej. Ja przysypiam sobie tak fajnie, wiesz? To jest taka RGR accent. Dobra, idę hunterem do reszty tych, do reszty moich ludzi. Ale rzeczywiście chyba wszyscy powinni iść na drewno, moim zdaniem, bo... Co to, następny dzień już? Bo tu najgłównie... A ci gdzie poszli? Ścinajcie drewno! Dobra. No, musi być progres. A gdzie indziej progres, jak nie kurde, więcej domków, więcej żarcia, więcej wszystkiego. A tak, one mają 1 do 2 pizanci, a ten ma 6 do 6, aha, no to kurde, jest różnica, nie? Not enough resources. Aha, bo oni kosztują 5 tego. Dobra, zaraz idziemy na wyprawę. Jabłek nie mamy, dobra. Ci, a czemu ci są ranni? Czemu oni są ranni wszyscy? A bo jedzenia nie mają chyba. Myślicie, że to dlatego? Kurde, ale ci też są ranni. Może rzeczywiście bez jedzenia oni umierają.
A, no, bo oni zdobywają jedzenia, wcale go nie przybywa. Najprawdopodobniej właśnie dlatego, że się zużywa. Dobra, trochę to zmaściłem, bo mi jeszcze poumierają bez jedzenia. To jest jakby takie przejście w lesie. Tylko, że oni mają mało życia, czy ono im odrośnie w jakiś sposób? Na 18 koleś ma, tylko dlatego, że jedzenia zabrakło, nie? Kurde, szajsko trochę. You have no food on stock, your units will starve. No jak? Jak nie mam, jak mam? Przecież robicie jedzenie. Kurde, zwaliłem akcję z jedzeniem. O, fuck, cofnąłem się w rozwoju od kurde milion tych. Wszystko się cofnąłem w rozwoju. O nie. Widzieliście, co się stało? Kurde. Tych, co stało, tak niewielu. Dobra, zwaliłem akcję, no niestety. Że nie będzie tak trudno tego odbudować, ale... Ty, oni rzeczywiście mają pół życia od tego wszystkiego. No nie, wychodzi na to, że każdy z nich je codziennie chyba jeden kęs, czy coś takiego. Jak nie ma tego jednego kęsa, to oni wtedy hapsy tracą, nie? Może o 12 w nocy jedzą, czy o której zaraz zobaczymy, o której jedzą. Albo o 12 w południe. W razie jest noc. Dobra, mamy 11 jedzenia. Żeby cofnąć czas w ciśnienie czerwony. O, jest, dobra, tak. O północy jedzą. To budujemy dwóch pizantów. No nie wiedziałem, że to jedzenie aż jest aż takie ważne, wiecie, no. Domyślałem się, że sprawa jest poważna. To nie jest trailer na Steamie, ja tutaj poważną grę gram. Co, znów ktoś umarł? Fuck. Ty, mój główny bohater mi chyba umarł. Nic już z tego nie rozumiem. Chyba trzeba mieć dużo zapasu jedzenia, wiecie, żeby o tej północy nigdy go nie zabrakło. O, mogę tu inne rzeczy. A, zbudować drogę. O, to ciekawe. A, widzicie, i mogę drewno lumber mill, nie wiedziałem, to teraz to już wiem. Ale mój bohater chyba się odrodził znów, widzę. Na 10 ich jest, to 10 jedzenia wystarczy, nie? Masakra jakaś. Dobra, ten idzie drzewo. Żeby lumber mill, musimy mieć 10 drzewa, żeby zrobić, nie? Więc chodźcie tu jeszcze to drzewo powydobywajcie.
ci zbierają żarcie. Powiem wam, że wbrew pozorom, mimo że ta gra jest taka bardzo banalna, to jest taka banalna strategia, taki RTS-ik pierwszy, że chciałbym spotkać przeciwników, żeby było ten... żeby było elegancko. To całkiem jest przyjemne takie granie, nie wiem, mi się podoba. Zobacz, jak moja wioska się rozwinie. I patrzcie teraz, i on zbuduje tu ten, nie wiem czy dwóch może go budować też, żeby było szybciej, czy trzech, czy czterech na przykład. Widzicie, oni ścinają drzewo, tylko że to drzewo się chyba nie ścina nigdy, tylko po prostu tak wygląda, jakby się miało ściąć. Nie. Jest droga, jest wieża. A po co jest wieża? Nie wiem, postawmy tu wieżę i zobaczmy, do czego ona służy. Ale patrzcie, on się zrobił już krew niby, że co, że nie ma jedzenia? Tower HP. Może ten może do wieży wejść i nie wiem, i coś tam bronić z niej, czy coś? Nie, może Hunter może wejść do wieży, zróbmy Huntera jednego. Wejdź Hunter do wieży. Requires town level 2, a jak się kurde town level 2 robi? Dobra, mamy drewno, mamy jabłka, mamy kurde wszystko. Ten domek idzie budować. Może jak się populacja zwiększy, to town level wzrasta. O nie! On coś zabił, jakieś pająka czy coś takiego. Dobra, to może teraz zrobimy wyprawę, co? Mamy tu dość dobrze prosperujące miasteczko. Będę jak taką drogę nie zbudowałem, to będą mieli szybko, chyba szybciej będą chodzić do tego, nie? Dobra, zbuduję kilku tych. Kilku strażników i idziemy na wyprawę jeszcze, nie? No jest, jest miasto. Co? O kurde! Pająki tu chodzą. Ale bydlaki. No nieźle. Kurde, powiem wam, że
ciężko. Budujemy ogrodzenie na razie w naszym tym. Tak jak mówię, nie wiem po co jest ta wieża zupełnie. Oj, chyba zginął jeden z pasterzy naszych. Kurde, no całkiem nieźle to idzie nam ta budowa naszego miasteczka. Dobra, od dołu jest już mur, więc chyba nie przyjdą od dołu, nie? Mogę liczyć na to, że nikt się od dołu nie pojawi. Dobra, i tu mamy tych naszych strażników, nie? No i nimi pójdziemy walczyć wszystkimi, całą ekipą. Dobra. Goniu, jesteś? Jestem, ale śpię. Jak ci się ta gierka podoba? Nie oglądam, śpię. Możesz mi opowiadać. Mam ekipę już tutaj, wiesz, taką małą. Tak zwany ekipę wypadową, nie? Tak zwaną. I idę nią na wypad po prostu. A, czekajcie, bo mogę coś upgrade'ować. Irrigation, increase food gather. Town level 2, nie wiem co znaczy, że town level 2. No nie mogę, nie wiem, czy jakoś się robi town level 2, ale jak? Nie mam zielonego pojęcia. Jak na razie wszyscy tu dzielnie pracują, nie? Idę nimi na zwiady. Już nie tak jak ostatnio. Czy będę grać w Mafię, jak wyjdzie już, a co jakaś nowa? To tak, bo ja grałem w Mafię i była spoko. To mi się podobała ta gra. Dobra, moi drodzy. Jeden tu. Jeden tu. Jeden tu. Jest kurde git. Gdzieś tu musi być przeciwnik, moim zdaniem. Kto tam się szlaja? Ziomek od drewna, widzę, łazi w kółko. Bo widziałem to na filmikach, że tu po prostu jest jakaś, będzie wioska przeciwnika i musimy go zabić, nie? No chyba nie tutaj. Niech oni tam ścinają drewno. Teraz dopiero odczaiłem, że ja w ogóle nie mam żadnej obrony tu. Dobra, niech ich będzie z pięciu tu w tej wiosce, to jak ktoś przyjdzie, to obronią mnie. W
poprawiać, chłopie. Co, szukam tego przeciwnika, kurde, nie ma go nigdzie. Tu też go nie ma. Może tu gdzieś będzie na dole. Chyba, że tu nie ma w tej wersji gry przeciwnika, może to jest ściema z filmiku. Tu go raczej nie ma. To idziemy do góry. Może jest u góry, wiecie? Dalej nie wiem, co ta wieża robi. Ona chyba strzela może. Ale nie, bo by miała atak jakiś. A tu nie ma ataku żadnego. Dolby Surround jest dźwięk. No trochę jest taki Dolby. A to co to są? O, ktoś tu stoi. A, to ziomeczki tu stoją, a ja zamiast ich do pracy zaciągnąć, to oni se stoją po prostu. Dobra, idziemy do góry. W takim razie jak na dole nic nie ma, to idziemy do góry. Szef zostaje, bo on jakiś powolny jest strasznie. Znaczy ja mu dałem tam minus do speeda. Nie wiedziałem, że aż taki, że się będzie tak wlókł za każdym. Klikasz na center i masz tam upgrade. Nie, mam upgrades. To są te upgrade'y różne. Nie jest upgrade. Jak tu nic nie będzie, to kończymy grę, kurde. No nie mówcie mi, że tu nic nie ma. Nie wierzę w to po prostu. Całą mapę zwiedziliśmy, nic innego nie ma? Było napisane w trailerze, było kurde, zbierz ekipę i idź, kurde, wojować. Zebrali ekipę i kupa. Chyba, że nie wiem, no chyba, że w tej grze jeszcze nie ma walki z przeciwnikami. No powiem wam, że chyba nie ma, no bo byśmy ich znaleźli w końcu, co? Jeszcze pójdę na dół zobaczyć. Grubości. Powinno się to drzewo zużywać, tak mi się wydaje, nie? Zawsze tak było w grach. Przeciwnicy wystraszyli się stukania. Może się, kurde, wystraszyli. No widzicie, to jest Early Access. No wiadomo, że... Ale w sumie, kurde, Early Access to nie jest alfa, nie? Znaczy też może być, ale jakby gra w Early Access, to raczej bym liczył na to, że ona, wiesz, że jest wczesny dostęp, ale coś już w niej jest. A na razie nie wyczuwam nic poza tym, że zbudowałem sobie jakąś tam wiochę, nie? Tylko co z tego, że ja ją zbudowałem? Jak nie mam przeciwnika godnego. No nie, iść woda. No dobra, moi drodzy, koniec tej gierki, kurde, pograliśmy. Pograliśmy, kurde, gra, no. No jakby zamysł jest spoko, tak, bo to wydaje się... Chyba, że tu jeszcze, no ale nie, no nie. Tu jest woda, tu jesteś po drugiej stronie wody, ale... Jak tam przejść?
tu się nie da, tu się nie da wejść, tu się nie da wejść. Wiecie co, dobra, jeszcze tu spróbujemy. No to jest ostatnia szansa, że gdzieś tutaj nie, chociaż tu jest las widać. Pójdziemy tą naszą dzielną ekipą tam. Czemu on uważa, że tu się da przejść, jak ja dałem steruj w lewo, on... Przecież tędy nie przejdą, chyba że pływać potrafią. A co jeśli się okaże, że oni potrafią po wodzie chodzić? Ja jestem głupi po prostu, bo na to nie wpadłem, że oni potrafią po wodzie chodzić. O Boże, oni potrafią chodzić po prostu po krawędzi mapy. Bo tu jest plaża na dole. O tym nie wiedziałem. Ktoś się tego domyślał? Bo ja nie. Kurde. Ostra jazda na krawędzi. No trochę tak, ostra jazda trochę na krawędzi. Chłopaki zdecydowanie jadą po bandzie tutaj w tym momencie. No czekajcie, bo widzę, że tu coś jest. Nie, dobra, koniec tego. No nie ma tu przeciwników. Nie wiem, co z tą grą jest.